Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Dziś wchodzimy w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, najważniejszych dni z życia Jezusa, najważniejszych dni liturgicznych w życiu wspólnoty Kościoła. Jezus przybywa do Jerozolimy na 6 dni przed świętem Paschy. W niedzielę, czyli pierwszy dzień tygodnia, uroczyście wjeżdża do Jerozolimy jako królewski potomek Dawida i jego prawowity następca. Wjeżdża jak król na osiołku, zgodnie z tym, co przepowiedzieli prorocy. Tłumy witały go z ogromną radością. Witały tak, jak wita się króla. Jednak za 5 dni, być może ci sami ludzie, będą stać przed pałacem Piłata i będą wołać: ukrzyżuj go. Nawet miejsce będzie to samo, ponieważ jedno i drugie wydarzenie miało miejsce w pobliżu Bramy Owczej, która jest zwrócona na wschód. Ludzie w Niedzielę Palmową zdejmowali z siebie szaty i kładli je przed nadjeżdżającym Chrystusem. Płaszcz jest w Biblii symbolem bezpieczeństwa, niejako życiową polisą człowieka. W ten sposób tłumy wyrażały całkowite poddanie się królowi. Wyznawały, że całą swoją ufność i nadzieję pokładają w Nim. Jednak za kilka dni Jezusa pozbawią Jego płaszcza, rozrywając Go na kilka części i dzieląc między siebie. Pozbawią Go nawet sukni, pozostawiając Go na krzyżu nagiego, odartego z resztek ludzkiej godności. Dziś jest radość. Pod koniec tygodnia będzie lęk, trwoga i lament. Jak szybko, zaledwie kilka dni, zmieniają się nastroje tłumu. Dziś, przeżywając wraz z całym Kościołem Niedzielę Palmową, zastanów się nad szczerością, prawdziwością własnej postawy wobec Jezusa. Czy jesteś gotów iść za Nim nawet na Golgotę, pozostając wierny Jego nauczaniu? Czy nie poddasz się manipulacjom i kłamstwu, które z tamtego rozradowanego tłumu witającego króla uczyniły nienawistny motłoch żądający krwi Mesjasza, Zbawiciela świata? Trwajmy wiernie przy Chrystusie aż do końca, jak Maryja, Matka Jezusa i umiłowany uczeń Jan.